Ja widzę te dzieci. Widzę tutaj, jak leżą w kilkoro na tych bryczach, żeby im było cieplej. Zmęczone, wycieńczone po pracy. W Oświęcimiu chyba tworzono specjalne pawilony dla całych rodzin cygańskich. Nazywało się to Familiencygojne Lager. Samych Cyganów w Auschwitz było prawie 23 tysiące, z czego 90% zginęło. Tak. Ilu tak dokładnie, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Pewnie już nie. Taka zagłada Cyganów nazywa się Samudaripen. Trochę o tym czytałem w książce, która niedawno miała premierę, a którą też dostałem od ciebie. Mietek na wojnie, Natalii Gancarz. Natalia idealnie to wszystko oddała. Właśnie w tej książce. Mietek to dziecko, cygańskie dziecko, na którego mówią Bachtało, szczęściarz. Chce cię zabrać w tą smutną podróż, bo tak mało się mówi o zagładzie Cyganów, a jeszcze mniej o dzieciach, które zginęły. Bicie i głód. I ten strach, no po prostu straszny strach. I czasem się zdarza, że jestem człowiekiem starym, nie dorosłym, ale starym. Ale budzę się i jest ten moment, że przychodzi ten strach, czyli jakaś taka psychoza została z tamtych czasów. Pochodzę z rodziny cygańskiej. Ojciec trudnił się kotlarstwem. W czasie okupacji, gdy Cyganów wywożono do obozów, przenieśliśmy się do Wolbromia. Mieszkaliśmy na wsi. Podczas jednej z akcji rozstrzelano w Wolbromiu całą moją rodzinę. Ojca, braci, siostry i dalszych krewnych. Matka nie została rozstrzelana, gdyż już wcześniej została aresztowana i przebywała w obozie żeńskim w Brzezińce. Po pewnym czasie zostałem wraz z wujem i jeszcze 6 innymi Cyganami aresztowany i osadzony w więzieniu w Kielcach. Po 2-tygodniowym pobycie w więzieniu przywieziono nas autem do obozu w Brzezińce. 5 młodych Cyganów zabrano do Oświęcimia, natomiast ja, jeszcze jeden chłopak w moim wieku i jeden stary zostaliśmy umieszczeni w familijnym obozie cygańskim w Brzezińce. Mieszkamy w drewnianym wozie bez kół, który nazywa się barak. Co prawda jest ogromny, ale nas tutaj mieszka tak dużo, że musimy spać po kilkoro na jednej pryczy. Są strasznie niewygodne i czasami z cienników wychodzą pluskwy, które nas gryzą podczas snu. Nie znoszę pluskiew. Nie możemy się dokładnie umyć, bo do łaźni są kolejki i trzeba się spieszyć. Wtedy te ugryzienia pluskiew swędzą jeszcze bardziej. Wujkowie, którym nie zabrali instrumentów, grali nam na pocieszenie po cygańsku, ale odkąd Niemcy kazali im grać na każde zawołanie, muzyka już nas tak nie cieszy. Po kąpieli otrzymałem cywilne ubranie. Za 2 lub 3 dni wytatuowano nam na lewym przedramieniu numery. Ja otrzymałem numer Z5573. Znam świadectwa ludzi, którzy pracowali w szpitalu, w bloku szpitalnym na terenie podobozu cygańskiego. To zderzenie pomiędzy tą niewinnością, spontaniczną radością tych dzieci, które no, za wszelką cenę starały się stworzyć sobie jakiś normalny świat i które były tak okrutnie mordowane. Ich los jest przerażający. Również przypominam sobie doktora Mengele, który był SS-manem i którego widywałem w szpitalu w obozie cygańskim. Zabiera nas do lecznicy. Mnie i Sara. Daje nam po cukierku. Na początku jest nawet fajnie, tylko trzeba długo siedzieć bez ruchu, bo jeśli się ruszymy, to na nas krzyczą. Pani mierzy nam głowy, druga pani maluje nasze portrety, czyli obrazki, na których są tylko nasze twarze.
Później robią taką masę, gips, który jest zimny w dotyku, jak błoto, i każą nam do niego wkładać ręce i nogi. Sarze wbijają do oka długą igłę. Sprawdzają, czy da się zmienić jej kolor oczu. Bardzo ją boli. Pytają, czy mnie też boli, skoro jestem jej bratem bliźniakiem. Mówię, że tak. Wracamy do baraku. Mama płacze. Sara okropnie choruje. Rano Sara nie żyje. Przeżyła tylko babcia, ale nią oślepiono i ciotka, która wróciła okaleczona z kolei, także tylko trójka z naszej rodziny przeżyła. Dzieci wyglądały tak samo jak dorośli, tylko skóra i kości bez mięśni i tłuszczu. Skóra cienka, niczym pergamin, przecierała się na wylot o ostre kanty szkieletu. W barakach, w których nas stłoczono, panowało lodowate zimno. Przytulaliśmy się jeden do drugiego, aby się wzajemnie ogrzać. Traciliśmy zmysły wskutek strasznego głodu. W całym bloku rozbrzmiewały krzyki dzieci. Było to piekło na ziemi. Jeden zły Niemiec mówi, że my jesteśmy brudasy. Wuj Anselm, ten uczony, bo przed wojną studiował w Niemczech, bije go w twarz i mówi, że my jesteśmy bardziej Aryjczycy niż on. Niemiec jest sam, więc nie robi nic wujowi Anselmowi, bo ten go mocno uderzył i Niemiec się przewrócił. Nie wiem, kto to są Aryjczycy. Wuj Anselm wieczorem tłumaczy, że Aryjczyk to znaczy szlachetny i że tak o sobie myślą Niemcy. Ale prawdziwi Aryjczycy to potomkowie, czyli dzieci tych, którzy dawno temu mieszkali w Indiach. I że my, Cyganie, jesteśmy właśnie takimi potomkami, a Niemcy nie. To dlaczego nas tu trzymają, pytam? Bo myślą, że nie wszyscy Aryjczycy są szlachetni. A dlaczego nie myślą o sobie, że nie są szlachetni, tylko o nas? To była nienormalna rzeczywistość, po prostu tam się przeżywało, po prostu chciało się przeżyć. Myśmy po deszczu, jak zasycha błoto, to tak pęka, jedli to błoto i mówili, że to jest czekolada po prostu, żeby zapchać głód. W lecie 1944 roku, gdy formowano z młodych i zdrowych Cyganów transport przeznaczony do robót w Niemczech, poprosiłem doktora Śnieżko z obozowego szpitala, aby im nie wysłał, ponieważ nie chce być spalonym w krematorium. Chce żyć. Doktor Śnieżko poprosił jakiegoś SS-Untersturmführera, który zgodził się na umieszczenie mnie na liście transportowej. Jednego dnia odczytano listę transportową i całą kolumnę zaprowadzono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po kąpieli dostaliśmy inne ubrania, a następnego dnia wywieziono nas do Buchenwaldu. Dlaczego? Wuj Anselm przytula mnie mocno, a ja już wiem, że to pożegnanie, bo rano go ukarzą za zabicie tego Niemca. Chcę, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Chcę, żeby wrócił sen, w którym nie było drutów, obozu, głodu, pluskiew i śmierci. Chcę, żeby żyła Sara. Płaczemy, bo już wiemy na pewno, że stąd nie da się wyjść. I że to niesprawiedliwe. Że jedni zabijają drugich, bo myślą, że oni są zepsuci. Nawet nas nie znają. A ja jestem Bachtało. To znaczy szczęściarz. Mamy kłopot z określeniem całkowitej liczby romskich ofiar w czasie II wojny światowej, ponieważ w odróżnieniu od zagłady Żydów, zagłada Romów nie była tak dokładnie ewidencjonowana i odpowiadały za nią bardzo różne instytucje składające się na aparat hitlerowskiego terroru. Przyjmuje się obecnie, że zginęło około 500 000 Romów, co może stanowić około 50% romskiej ludności przedwojennej Europy Środkowej i Wschodniej. W obozie cygańskim byli Cyganie z Polski, Niemiec, Czechosłowacji, Rumunii i Węgier. Funkcje blokowych, flegerów i innych pełnili w obozie cygańskim więźniowie Polacy i Niemcy.
Skąd tak w ogóle wiemy, ilu Cyganów tutaj zginęło? Skąd znamy ich nazwiska? Niemcy lubili mieć wszystko poukładane, więc znaleźli polskiego więźnia politycznego, Tadeusza Joachimowskiego, i kazali mu zrobić spis wszystkich Cyganów, którzy znajdowali się w obozie. Niemcy w czasie wyzwolenia chcieli wszystko zniszczyć, żeby nikt się nie dowiedział o tym, co się tu stało. Ale Tadeusz Joachimowski zakopał swój dziennik i wszystkie wspomnienia. Przed śmiercią pokazał miejsce, gdzie to się znajduje, i dzięki temu my dzisiaj wiemy, jak to naprawdę wyglądało. Wiedział, że życia już nie ocali, ale ocalił pamięć. Mietek jest postacią wymyśloną. Pewne sytuacje, które go spotykają, są oparte na świadectwach, które przeczytałam osób, które były w obozie. Też z opowieści rozmaitych Cyganów, których gdzieś tam kiedyś spotykałam. Sam Mietek jest fikcyjny, natomiast no, dla mnie on jest bardzo realny. Czytałem. To jest piękne, bo ona weszła w percepcję świata odbieraną przez dziecko. To jest chyba najtrudniejsze, co można zrobić. Ja nie wiem, czy ktokolwiek by potrafił. Brawo dla Natalii za to. No, zacząłem się w pewnym momencie utożsamiać, bo dziecko tak widzi. Dziecko po prostu widzi. Dziecko nie umie kłamać. Po prostu tym, co przeczytałem, jest on zachwycony. Bo to jest prawie tak, jak ja bym sam opowiadał to. Zajmowałem się zagadnieniem Holokaustu w ogóle, żydowskiego Holokaustu, i w tym charakterze prowadziłem kiedyś programy letnie dla studentów amerykańskich, i przyjeżdżaliśmy do Polski, do Auschwitz-Birkenau. Podczas jednego z takich przyjazdów spotkałem na terenie Birkenau grupę niemieckich Cyganów, Sinti, i wtedy doznałem czegoś w rodzaju olśnienia. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo zafałszowane jest nasze postrzeganie Cyganów przez pryzmat etnografii, tradycji, kostiumów, tańców, wróżenia, tego typu rzeczy. Natomiast nie mamy ochoty widzieć w nich centralnych postaci najważniejszego wydarzenia XX wieku, jakim był Holokaust.